No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym, siódmym już odcinku z gry The Settlers New Allies. Moment, siódmym albo ósmym nawet odcinku z gry The Settlers New Allies. W każdym bądź razie będziemy dzisiaj kontynuować tutaj kampanię. No i przed nami misja numer 6, także startujemy. Misja numer 6, kupcy. Pod piaskami leży zasypany stary port handlowy, lecz zabójczy skwar niesie ze sobą posmak rozpaczy. No, jak widzicie, nadal jesteśmy w akcie numer 2. The land here carries the burden of the greed. No i nadal gramy Maru. People used to come here to trade their goods, make some coin and enjoy what this island had to offer them. Today, only scavengers scour the ruins, while the fresh breeze passes through the ruins of this once glorious port. Is this supposed to be the trade port you promised me? I'm sorry, my friend, that my people abandoned this island over a century ago. But I'm pretty sure we're not alone here. Maybe there is an opportunity to trade after all. Our main interest should be finding the old trade posts, the trade embassy, and the harbor administration. Most buildings are long gone. How do you want to locate them? I roughly know where we need to be looking. It still might take some digging, though. The trade manifests made of paper are probably long gone. But you may want to look for sealed clay pots. Traders at home use these to store and protect important documents from the salty air, the sun, and all other exposure to the elements. Sometimes they even engrave the pots themselves. I'll keep my eyes open. While you keep looking for artifacts and clues, we should replenish our stocks. We could also establish a trade post of our own. I'll make some preparations. Kantor kupiecki, no. Czyżby, no, chodzi o port, właśnie tak myślałem. Dobra, od razu nam każą zbudować ten port, tylko żeby nie było podpuchy, tak jak ostatnio było, widzicie, z tym magazynem, nie? Że zbudowaliśmy magazyn i jakieś ataki zaczęły być wyprowadzane, więc może najpierw się rozwiniemy trochę, zanim ten port postawimy. Zobaczmy w ogóle, co mamy. Kamieniołom, kantor gildii, obóz drwali, tartak. Tu zobaczcie, mamy domki dookoła. No domki mamy na 151 ludzi, także nawet mamy dość ładnie tutaj, zobaczcie, sytuację z demografią. No i w zasadzie takie podstawowe zasoby można powiedzieć, że mamy zapewnione. Tylko że wojska nie widzę, żebyśmy mieli jakieś wojsko, moment. A nie mamy. Przepraszam, zobaczcie, mamy 30 ludzi aż. Naprawdę jest spora grupka. Let's get to work. Ready to serve. Order received. Moving out. Zróbmy jakąś eksplorację. Dobra, tu są jakieś tereny, już widzę. Our scouts discovered a landmark. Wydobywcze. O, tu jest landmark, zobaczcie, jakiś. Porzucony stos dóbr. Możemy żelazo zdobyć. Dobra, w każdym razie tu na pewno będziemy się musieli rozwijać, bo terytorialnie, bo widzicie, co tam jest. Tereny wydobywcze są. Dobra, weźmy nawet tu czterech od razu, żeby spróbowali się tam dokopać do tego terenu wydobywczego. Ślusarza nie mamy. Ślusarza będziemy musieli zrobić, żeby nam ogarniał, wiecie. O! A to dziady. Kurde, niepotrzebnie widzicie tak. Powinienem tu podzielić, dobra. Tych dajmy
We are under siege. Jako dwójka. O kurde. Lepiej mi zobaczcie tych. Aha, a tę rybakę nawet mamy jedną. Dobra, widzicie, musimy tutaj zabezpieczyć od razu to terytorium. Z dwóch stron nas atakują, stąd i stąd. Czyli te tereny trzeba zabezpieczyć. Północ na razie może odpuścimy. Chociaż tam też wypadałoby luknąć, co tam jest. Dobra, dajmy jakiś mały oddział, powiedzmy. Czyli wjedźcie pod trójkę i tu zeksplorujcie jeszcze. No i teraz widzicie trochę... Trochę jesteśmy zabezpieczeni lepiej. Ale tu trzeba będzie niedługo wieżę budować, przynęte. Tak jak w poprzedniej misji robiliśmy. Coś takiego trzeba będzie zrobić przynajmniej z jednej strony, żeby... Żeby nas same wieże zabezpieczały. No tu w pobliżu widzę nie ma nic ciekawego. A nie, tu coś jest. Jakiś sojusznik. Czy... A nie, to są przeciwnicy. Dobra, to olejmy to. Patrzę, to jest taki zwykły las, nie odradzający się. Inżyniera też trzeba przysłać, bo nawet jak widzicie, jest narysowany inżynier. No ale kurczę, nie mamy w pobliżu lasu, widzicie, zdaje się, takiego odrastającego. Kamienia też nie mamy, chyba że tu będzie kamień, bo tu może być kamień. Dobra, ci niech już, powiedzmy, dokonają pomiarów tutaj. Żeby zobaczyć, co tu my mamy w ogóle. Sprawdźmy, ile tego kamienia mamy. No tak ze 120. Na chama można by było jeszcze jeden kamieniołom postawić. O kurde, złoto chyba. Wygląda jak złoto. No ale co nam z tego przyjdzie? My nie będziemy mogli przecież z tego robić broni. Ale może na pieniądze będziemy mogli zamieniać i w sumie będziemy sobie mogli kupować towary. Może o to chodzi w tej misji. No i co? Wygląda na to, że tu już nic więcej nie ma, tylko złoto. Let's get to work. No dobra, no to chyba kopalnie złota tu trzeba postawić, co? Ale dobra, najpierw to zabezpieczmy w ogóle. Zbudujmy wieżę. Powiedzmy tutaj. Bo widzicie, tutaj idą ataki tych naszych przeciwników. Jak będziemy mieli wieżę ze dwie, przynętę zrobioną, to będzie tu porządek. Najpierw się z tej strony zabezpieczymy. O kurde, ten mi zobaczcie jakoś w las, państwo. Gdzieś mi łazi.
just a scratch. Quickly. I love to be free as the wind. Tych jeszcze pójdźmy, bo tutaj w sumie sytuacja z surowcami jest nieciekawa jest zbytnio. W zasadzie tylko to złoto tam mamy. Aha, tutaj coś jeszcze będziemy mieć. No dobra, to tu jeszcze trzeba wysłać, żeby ktoś zrobił pomiary. Ale coś czuję, że tu też będzie złoto, wiecie? To jest taka chyba misja pod to, żeby po prostu sobie kupować rzeczy za to złoto, tak mi się wydaje. Enemy in sight. Dobra, może wystarczy. Chodź no ty, zrób tu pomiary. Tu są chyba znowu ci rabusie jacyś. A nie, tu jest landmark. Aha, też żelazo można zdobyć. O kurde. Zobaczcie, jaki mocny atak idzie. Dobrze, zacząłem te wieże, kurde, budować, bo widzicie, co się dzieje. Już mi prawie jeden domek zburzyli. O kurde, i chyba przegramy. Chociaż nie, dobra, ogarną to. Ogarną to, dobra, to ci niech nawet nie wracają. Chociaż tu już jest wieża, to tu już jest trochę ogarnięte. Ale tu trzeba i tak, bo zobaczcie, ta wieża tyle strzeże, jeszcze tutaj trzeba gdzieś drugą postawić. Wieże, dlatego widzicie, nie budowałem za bardzo nic, żeby kamienia mi nie brakło na wieżę, nie? Ja wiem, tak czy tak, może nawet. O. Dobra, zróbmy tak. No, mówiłem, tu też jest złoto, widzicie? Także pewnie będzie chodziło o to, żeby za to złoto po prostu kupować towary przez port. Enemy in sight. Our army is under attack. Kurde, gdzie wy idziecie, no? Enemy in sight. Jakie wariaty. Zobaczcie, pobiegli za przeciwnikiem chyba tak daleko. Zostawiać to. Deski, kamień, dobra, już niosą. Tu sobie zabezpieczę jeszcze tą budowę. I z drugiej strony też trzeba będzie postawić z jedną wieżę, chociaż no. Mamy ryby, moment. A mamy ryby, dobra, to możemy przyspieszyć w sumie to. Tylko, że tak naprawdę gdzieś tu by było najkorzystniej, jakby był ten przeciwnik, a on przeważnie jakoś tu dołem lata, więc żeby nie było tak, że tylko wiecie, tylko
To mnie jedną wieżę złapie. Ale myślę, że jak zostanie postawiona ta druga wieża, to chyba już to wojsko przesuniemy sobie tutaj. A tu jeszcze byśmy może zrobili przynętę. Pytanie, gdzie? Tu? Zobaczcie, tak żeby, widzicie, oddziaływało na, kurczę, jakoś, no. Trochę boję się, że tu dołem będą mi tak przelatywać. Chyba, że gdzieś tak byśmy tą przynętę zrobili. Gdyby ktoś chciał przelecieć, nie? Sam już nie wiem. Dobra, postawmy tu jeszcze tą przynętę. Ale coś czuję, że trochę tutaj nie będziemy zabezpieczeni. No ale widzicie, no. To jest dość szerokie przejście. Po prostu chciałem, żeby ta wieża obejmowała aż tu do tych skał, nie? Żeby nikt się nie przedarł. Ta prawie... Nie no, ta obejmuje w sumie, bo tutaj też nikt przecież tędy nie przebiegnął. O kurde. Walą z łuku mi do inżynierów, zobaczcie, no. Kurde, no. Ja czegoś takiego nie lubię. Aha. Dobra, mamy dwóch wolnych inżynierów. To tych wolnych inżynierów dam tutaj, żeby poszerzali terytorium, bo do tego złota też musimy dojść. Dobra, ten mniejszy oddziałek w sumie może tu jeszcze zostawmy, żeby on jakoś pilnował jeszcze tego przejścia. No to już będziemy mieli, z jednej strony będziemy zabezpieczeni tak naprawdę, tylko to przynęta jeszcze niech powstanie. Może powoli postawimy sobie warsztat ślusarza. Tylko nie chcę za bardzo tego robić, bo nie mamy, widzicie, wolnych inżynierów, nie? Mamy zero. No bo ci się zajmują budową tutaj przynęty. Kurde, no znowu będzie komplikował, widzę, ziomek. O, dobra, zginął. No dobra, teraz już powinna zostać ta przynęta zbudowana. No i myślę, że to w miarę, jak jeszcze tych tu zostawimy, o, tak niech stoją. To myślę, że to będzie w miarę zabezpieczone. Dobra, to jest jedynka, tak? Tych dajmy pod jedynkę, myślę. A tych dajmy pod dwójkę. A jeszcze mamy trójkę, zobaczcie tutaj. Dobra, niech stoją tam. Ci jak postawią tą przynętę, dobra, postawili, to myślę, że zbudujemy sobie tą kopalnię złota. Teraz. Kopalnia złota. No, wytwarza złoto, widzicie? Dobra, postawmy ją. I zróbmy na razie zwykłą dróżkę. Bo szkoda kamienia, bo tu widzicie, będzie trzeba... Jeszcze trzeba będzie stawiać wieże. Także kamień to na wieżę w pierwszej kolejności musi iść, no. Hmm.
Trochę się martwię, że nam się skończy las niedługo. Ale myślę, że do tego czasu ogarniemy sobie to złoto. No i jakoś tutaj przez ten port będziemy handlować sobie, nie? No ciekawa mapa, wam powiem. Taka widać, że skoncentrowana na handlu będzie rozgrywka. Dobra, mamy tą kopalnię złota. No i teraz drogę jeszcze trzeba będzie postawić. Dobra, wiecie co? Może zrobię paru tych inżynierów, bo jednak ich jest za mało. Zróbmy tak ze dwóch. Wiecie, trzech w zasadzie tutaj tylko buduję, bo też ten przeciwnik mi trochę, ten czerwony mi trochę wybił. Tutaj tych dwóch próbuję dojść do tego złota znowu. Trzech buduję tylko, no i to jest trochę za mało w sumie. Recruitment complete. If there's a job to do, I can get it done. I'll get my tools. Ogarnięcie mamy, jeśli chodzi o kamień i drewno, także myślę, że może przejdziemy do... Zaraz zbudujemy ten zakład ślusarza. Warsztat ślusarza, no bo on będzie produkował nam narzędzia. Ja trochę się z tym uciągałem, ponieważ on wykorzystuje drewno i kamień, nie? I nie bardzo chciałem, żeby z tego schodzić, z tych surowców, do produkcji tych narzędzi. Tak w pierwszej fazie, żeby mieć na wieżę, nie? Wiecie, o co chodzi. Myślę, że ten warsztat ślusarza to gdzieś tutaj w centralnej części, gdzieś tu musimy postawić chyba. Dobra, droga już powstała chyba, tak? Tak. No dobra, to zbudujmy ten warsztat ślusarza. Myślę, że to jest teraz ten moment na ten budynek. Wy panowie, to idźcie kurde tutaj. Właśnie bałem się, że ich zabiją znowu. Dobra, zbudujemy ten warsztat ślusarza i myślę, że tutaj trzeba będzie jeszcze wieżę postawić jakąś. Co byśmy mieli, wiecie, jakieś prowizoryczne chociaż zabezpieczenie, nie? Przed przeciwnikiem. Nie, kurczę, czy... Dobra, z ciebie zrobimy zwiadowcę. Weź, no idź gdzieś tam, powiedzmy. Tutaj trzeba zeksplorować trochę tą mapę bardziej. Bo może gdzieś tutaj jest jakieś życie. W sensie, wiecie, lasy odrastające, nie wiem, jakieś zwierzęta do polowania i tak dalej.
Chociaż no nie wygląda to najlepiej, widzicie. Tutaj raczej będzie pod ten handel wszystko skrojone. No dobra, już się dokopaliśmy, zobaczcie, do tego złota. No ciekawa mapa, wam powiem. Duty calls. Dobra, wracaj, tyle mi wystarczy. Już wiem, że tutaj raczej mnie nie czeka nic ciekawego pod względem surowców. O, idzie atak. Ej, jeden ziomek. Jeden strzelec w zasadzie tylko. No i zobaczcie, 7 mamy już tej rudy złota. To będzie pewnie można na monety przetwarzać, tylko musielibyśmy chyba zbudować. Zaraz zobaczymy co. Menice chyba, co? No menice. Widzicie, monety będzie menica robiła. Dobra, menice sobie postawmy. To będziemy mieć hajs. No i tu zobaczcie kolejną kopalnię złota, możemy sobie zrobić i chyba tak zrobimy, nie? Ci już niech tak tam dalej nie idą, może jeszcze tu trochę, żeby to tak wyrównać. Ciekawe, czy mi to się podkręca. Mięsem, dobra. No, tylko że tu mięsa to widzicie, nigdzie nie ma za bardzo. Dobra, powoli chyba trzeba będzie, bo już zobaczcie, to drewno nam się kończy. Także powoli trzeba będzie ten port budować faktycznie. Tylko może zbudujmy jeszcze, tak, jeszcze zbudujmy tu wieżę, żeby nam strzegła tej kopalni złota, którą sobie postawimy. No, tu wieżę, tu kopalnię złota i myślę, że możemy stawiać w sumie ten port. Jest mennica, zobaczcie. Z jednej, o kurde, zobaczcie, z jednej rudy złota 50 monet produkuje. No to całkiem chyba opłacalny deal to jest, czyli 10 rud złota 500 monet będzie. Kurde, ale będę bogaty. Ale będę bogaty, czyli 100 rud złota 5000 monet. O kurde. Będziemy mega bogaci. Ready to serve. Order received. Dobra, zróbmy jeszcze trochę inżynierów, co by nam nie brakowało. Dobra, i może stawiajmy też tą kopalnię złota. Myślę, że już teraz możemy sobie pozwolić na budowanie dwóch tutaj budynków jednocześnie.
Recruitment complete. Kurde, gdzie jest droga? Tak daleko. Dobra, postawmy tak. No i tu jakoś trzeba będzie, widzicie, dociągnąć. O. Coś takiego. Ale jeszcze tu bym chętnie też jakoś połączył, może. Tak, też trochę głupio to wygląda. Może tak, taką siatkę bym trochę zbudował, wiecie, tych dróg. O. I tu jeszcze moglibyśmy coś w środku budować, no i po tych bokach, nie? Kurde, ta wieża nie do końca osłania tą kopalnię złota, bo jakby tu ktoś był na przykład i rzucał w to, no to już wieża nie obroni. Ale zobaczcie, już mamy 360 monet. No, no tak, no bo mamy, zobaczcie, kopalnie złota mamy nieograniczone. Jeszcze to się da, a nie, myślałem, że to się da rybkami boostować. Rybkami to da się kopalnie to kamienia boostować, że ma tutaj, zobaczcie, przyspieszenie 195%. We are under siege. Dobra, mamy kopalnię złota. Jeszcze, wiecie co, jeszcze bym tu gdzieś... Jeszcze jedną wieżę bym postawił. Tu gdzieś może. I często jakoś stąd biegają. Dobra, tu postawmy, powiedzmy. Recruitment complete. A tu może po środku przynętę postawimy, czy tak nawet trochę wyciągniemy do przodu. I już będziemy mieli jakieś takie, wiecie, zabezpieczenie z jednej i z drugiej strony. Ja tak trochę w ciemno się ubezpieczam, myśląc o tym, co było w poprzedniej misji, w piątej misji, która była dość trudna. I tak na zaś jakby się ubezpieczam, ale nie wiem, bo pierwszy raz jakby gram tą misję, więc nie wiem, co będzie za chwilę. Stąd też tak się ubezpieczam, ale być może to nie jest, wiecie, do końca konieczne. Może trzeba było od razu budować ten port. No ale to się okaże, nie? Wolę się trochę umocnić. W sumie możemy w hodowlę pójść i będziemy mieć mięso. To jest też dobry pomysł. Gospodarstwa, potem hodowlę. Tu jakoś może to zróbmy. Przepnijmy gospodarstwo. Jedno. Drugie. Dajmy od razu dwa gospodarstwa. Oni tu będą ziarno produkować i zrobimy hodowlę. Bo widzicie, ono używa tutaj właśnie ziarna i wytwarza mięso, nie? I tym mięsem będziemy mogli sobie boostować jeszcze to złoto, nie? Także już w ogóle będzie fajnie. O, jest... Wieża, dobrze. I tu jeszcze można by było tą przynętę w sumie czepnąć. Przynęta.
No co, tak gdzieś tu, nie? Tak nawet może. Dokąd ty strzelasz? Nie, to i tak będzie pod tą, no ale dobra. Dobra, powiedzmy tu. Okej, zobaczcie, mamy gospodarstwa. I możemy sobie zrobić hodowlę. Myślę, że to będzie dobry pomysł. No, i tutaj będziemy sobie robić mięsko. Dwa gospodarstwa będą towar dostarczały, także super sprawa. No i będziemy zaopatrywać tą kopalnię złota na pewno. A tu nawet nie wiem, czy kolejny gospodarstw nie zrobimy pod tą, żeby były bliżej. Kamień mi się chyba coś kończy. A nie, jest cały czas kamień, dobrze. Desek mam dużo jeszcze. Ale powoli, powoli już będziemy musieli ten port faktycznie budować. Dobra, zróbmy jeszcze, nie wiem, z dwóch inżynierów. No i domost jeszcze musimy domost dostawić. Nie wiem, tu... Domostwa to wiecie, to wszędzie. Można najlepiej w ogóle w takich miejscówkach stawiać domostwa, które nie przydadzą się za bardzo. Może gdzieś tu. Recruitment complete. Gdzieś tu nastawiajmy tych domów, bo tu i tak jest daleko od wszystkiego, więc można sobie pozwolić na domostwa. Dobra, myślę, że zbudujemy te domostwa i chyba idziemy w ten port faktycznie, jak nam każą. Myślę, że to jest ten moment, moi mili, żeby faktycznie, no, w końcu postawić ten port. O kurde, czemu tu nie możemy? O, nie gadajcie, że tu tylko było miejsce na port. No proszę was. Ej, może ja zbudowałem w miejscu na port? Chyba tak. To nie, to ja muszę to wysadzić. Kurde, ale jestem głupi. Dobra, wysadźmy to. Tu była miejscówka na port. Widzicie? Jeszcze sprawdźmy. No tak, kurde. Dobra. To inaczej, to te domki, bo najpierw bym sobie domki jeszcze zbudował. To tu postawimy. Żeby, wiecie, podbić tą liczbę bezczynnych tragarzy jeszcze, no. Tu zróbmy te warunki w sumie. Tu też chyba ten warunek możemy zrobić. Tak, tutaj jedno narzędzie w zasadzie będzie nam potrzebne.
tu ten kamień już się powoli kończy. Widzicie, jest tego może 60, nie? Jeszcze 70 kamienia. No i później będziemy mieli lipę z kamieniem, będziemy musieli sprowadzać. Dlatego już powoli trzeba ten port faktycznie budować. W sumie chodź no ty, zobacz co tu jest gdzieś, bo oni często mnie stąd jakoś atakują. Mhm, to jest już, zobaczcie, ich granica czerwonych, ale tu też jest ich granica, to zobaczcie jakie oni duże obszary zajmują. Of course. The envoys asked me to wait right here. Any orders? Where can I help? What's up? No, tu widzicie tą rudę żelaza zbieramy, nie? Yes. Weźmiemy po 3 osoby. To może to niedługo zbiorą. Chociaż tu jest, widzicie, i tu jest 20 tej rudy żelaza i tam też było 20 rudy żelaza. Dobra, wiecie co, bierzemy się za ten port, bo tu już nie ma na co czekać, naprawdę. Dobra, stawiajmy port. W sumie ciekawe ile mamy tego złota, to jest jeszcze ciekawe. Uuu, zobaczcie, 1400 monet, ale super. No to mamy siana. Ile mamy mięsa? 6. To trochę mało, ale możemy podkręcić tu chociaż produkcję. No to na razie sobie będziemy jechać na podkręconą produkcję w jednej kopalni złota, a tu na razie tu podkręcenie może olejemy, bo na razie mamy trochę mało mięsa jednak, ale myślę, że tu może jeszcze postawimy właśnie gospodarstwa, tylko na razie mi trochę szkoda, bo mamy mało kamienia i nie wiem, czy tutaj na coś innego nam się bardziej nie przyda. Na przykład na jakieś budynki, wiecie, militarne czy coś takiego, nie? Prepared. Quickly. Anything else? Duty calls. Moving out. Anything else? Quickly. Anything else? Dobra, zaraz będzie port. Mamy. I co teraz? Znajdź złoto, zbierz monety. No to zobaczcie, to już mamy. To teraz mamy zbadaj ruiny. Zbadaj stary kantor kupiecki, zbadaj kantor portowy. Zbadaj urząd handlowy, zbadaj stary kantor kupiecki, zbadaj kantor portowy. No dobra, zobaczcie, mamy 1600 tego złota. I co za to kupić? To jest dobre pytanie. Kamienia musimy kupić, bo kamienia mamy mało i nie będziemy mieć kamienia. Także ja zacznę od zakupu maksymalnej ilości kamienia. Za całe złoto kupimy kamień. No bo to jest podstawowy towar, a tu nam się zaraz będzie kończył, więc
Więc lepiej się w to wyposażyć. Bo drzewa jeszcze jakieś tu mamy. Poza tym, jeśli chodzi o drzewa, to zawsze możemy tego leśnika w sumie postawić. I chyba to zrobimy, bo to nas trochę jednak odciąży. W sumie zbudujmy tego leśnika. To będziemy mieć, wiecie, kłody, które będziemy mogli potem sobie przerabiać na deski. To jak sobie tego leśnika postawimy, no to w sumie nawet nie będziemy musieli tak koniecznie. No widzicie, bo tutaj ten obóz drwali już nie funkcjonuje. Ale jak sobie zbudujemy leśnika, no to mimo wszystko ten tartak będzie miał jeszcze jakąś rację bytu, nie? Badaj urząd handlowy. No widzicie, wysyłają nas gdzieś, żeby badać. Ale to jest chyba, kurczę, widzicie, tam wszędzie są chyba ci nasi przeciwnicy. Tak mi się coś wydaje. Tu są w ogóle łobuzy jeszcze po drodze. No nie, dalej już raczej, żeby tutaj coś osiągnąć, bo tu zobaczcie, tu jest terytorium czerwonych. Tu też jest terytorium czerwonych, a tu mamy bandytów przed nami, więc raczej, żeby dalej coś osiągnąć, to już trzeba będzie po prostu, no, zbudować armię i przebić się przez przeciwników, no. Zobaczcie, nie mamy bezczynnych tragarzy, ale to wynika z tego, że oni chyba przenoszą, tak, przenoszą kamień, widzicie teraz wszyscy. No tak, bo przecież tyle tego kamienia kupiliśmy. Ale dobra, wybrukujemy sobie drogi, żeby, wiecie, żeby na przyszłość nie zużywać tylu tragarzy, tak jak tutaj widzicie, po sztuce nam noszą, tylko zrobimy sobie drogę kamienną z portu, szczególnie do tego naszego głównego magazynu. I już będą tutaj operować taczkami, nie? Przynajmniej na tym odcinku, no. A ten odcinek będzie w sumie najważniejszy, no. Bo tu będzie szedł główny handel. Ale dobrze, zobaczcie, ile teraz mamy kamienia, naprawdę ładnie. No dobra, i myślę, że sobie zróbmy tą drogę kamienną z portu właśnie do magazynu. Tak jest. No to jak nawet na razie nam wystarczy ten odcinek po prostu, żeby tu już taczkami jeździli przy kolejnych właśnie handlach z tym magazynem. W sensie przez port i magazyn. Zobaczcie, jaki bóg, nie? Widzicie, jak mryga? Mrygają te krawędzi przy planowanej drodze kamiennej. O, i tutaj też, zobaczcie. No są bugi w tej grze. Jest trochę niedopracowana niestety.
Dobra, myślę, że kolejną drogę kamienną. Teraz zróbmy faktycznie, poróbmy chwilę te drogi kamienne, bo to nam się przyda. Kolejną drogę kamienną zrobimy tu. Stąd jeszcze do tej kopalni złota. To jest tu koniecznie musi być. No, to tu też przyspieszymy, widzicie. I to całe przyspieszanie tego wszystkiego. Także no to jeszcze sprawi, że jeszcze szybciej będziemy to złoto transportować po prostu. I przerabiać na monety tutaj w mennicy. Dobra, myślę, że powoli powinniśmy iść też w armię. Tylko może jeszcze zanim to zrobimy, jeszcze bym domost nastawiał, wiecie? Tak się zastanawiam, gdzie te domostwa. Bo ja bym jeszcze bym ludności podbił po prostu. Może tu gdzieś postawmy, bo tu jest taka miejscówka, że o, tu wciśnijmy trzy domostwa i nikomu to nie zaszkodzi. Tu też może jakąś dróżkę zróbmy. O, tu sobie zróbmy taką dróżkę na domostwa właśnie. Tu sobie jeszcze będziemy stawiać. Może jeszcze jednego leśnika w sumie, chociaż nie, widzicie, on kłody kosztuje. Zapomniałem o tym. Ale tutaj chyba też mogę kłody kupić w tym porcie. Tak, mogę. To ewentualnie mógłbym kłody sobie kupić i też kolejnego leśnika zbudować. To byśmy się trochę chociaż my tych desek mamy. Dobra, na razie może to olejmy. Bardziej z kamieniem będzie problem, bo widzicie, tutaj wykopiemy ten kamień stąd i już nie będziemy mieć w ogóle. Także kamień to trzeba będzie kupować, no. Dobra, wiecie co, myślę, że to jest ten moment, że trzeba iść w piec już całą naszą, kurde, produkcję armii. Tylko też zastanówmy się, gdzie to chcemy robić. Piecyk. Gdzie by piecyk postawić? Najlepiej, kurde, by było przy drogach. Tu, zobaczcie, mamy te drogi kamienne. Może tu byśmy gdzieś to zrobili. Bo będziemy mieć już, widzicie, drogę kamienną. Dobra, tu postawmy piec. Na razie sam piec stawiajmy. No i potem trzepniemy kuźnię. No i zacznie się jakaś produkcja tutaj broni. Populację, zobaczcie, do 200 dobiliśmy, także spoko.
No, będziemy musieli też węgiel kupować pewnie. Dobra, wiecie co? Zróbmy jeszcze tutaj te gospodarstwa faktycznie. Nie domostwa, tylko gospodarstwo zróbmy. I tu zróbmy tą hodowlę jeszcze. Jeszcze jedną. Do tej kopalni złota. No ale zobaczcie, tu już wożą po 3 sztuki, także spoko. No, także ta dróżka już nas bardzo, bardzo ładnie tutaj przyspieszy. Rozwojowo. No i ta dróżka od portu też. Mamy trochę inżynierów jeszcze. Dobra, może zróbmy jeszcze z 3. Z 3 może bym zrobił, bo bym chyba tą drogę kamienną bym jeszcze czepnął stąd. Stąd, tylko gdzie? Aha, tutaj mamy. Dobra, może być tak, postawmy. 9 sztuk. Piętnaście. Recruitment complete. Ale tu też bym postawił. Dobra, jeszcze tu dociągnijmy już. Tak, żeby nie było opcji, żeby wiecie, żeby przejechał inną drogą niż kamienna z tym złotem. No. A jeszcze na wszelki wypadek może tu jeszcze zróbmy tak, dobra. Już niech tu będzie taki pas kamienny. Chociaż on i tak by chyba wyjechał, tu by wyjechał. Przejechał i tędy by wyjechał drogą kamienną, tak mi się wydaje. No i zobaczcie, kupiliśmy tyle kamieni, już prawie wszystko zeszło, no ale to na brukowanie tych dróg. No ale to nas teraz bardzo, bardzo usprawni. Piec pracuje. Czemu nie pracuje piec? A, już się skończyły chyba te. Our army is under attack. Atak wroga. Cały czas mnie, kurczę, widzicie, jednym chłopkiem atakują. Coś nam ten piec nie pracuje. Nie wiem, czy my chyba węgla nie mamy. Aha, no widzicie, w ogóle węgla nie mieliśmy, to będziemy musieli węgiel kupić, żeby ten piec zaczął działać. Ale dobra, wiecie co, to już zaczniemy sobie, myślę, od tego kolejny odcinek. Ja będę ten odcinek kończył, także trzymajcie się, do następnego, cześć!